Warhammer Fantasy Roleplay. Część szósta. Wróg w cieniach. Cienie nad Bogenhafen. Po opuszczeniu namiotu należącego do rajcy Heinza Richtera, sędziego na placu Bogenhafen, czuliście jak drobne promienie słońca tak naprawdę nie istnieją w tym miejscu. Jedynie chłód sączący się z wilgotnego powietrza. Można by było stwierdzić też, że już macie serdecznie dość tego wiecznie ciągnącego się deszczu. Tak jakby jesienna pogoda za wami cały czas gdzieś wędrowała. A ludzie, którzy gawędzą dookoła was, sprawiają wrażenie, jakby byli ubawieni zaistniałą sytuacją i faktem, że doktor Malthusius tak łatwo, może nie, że wywinął się z całej tej sytuacji, ale doprowadził do tego, że to wy musicie sprowadzić jego goblina. Czujecie, że konsekwencja wynikająca z tego, iż wasz kompan, Ivo Kepler, troszkę, kolokwialnie to ujmując, odleciał, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo nieprzyjemna. Zapach, który wydobywa się z wejścia do kanałów, jest duszący, jest naprawdę odrażający, paskudny. A wy stoicie, obserwując wejście, i czując, że za chwilę będziecie musieli wręcz wsunąć się i zatopić we wnętrzu tego miejsca. To wytłumaczcie mi to jeszcze raz. Łeb mnie pęka. Chcecie mi powiedzieć, że mamy zejść do kanałów za trójnogim goblinem tylko temu, że zrobiłem jakąś burdę? Weź, Iwo, nic nie gada już. I Kos zaczyna rozpinać kurtkę elegancką. I rzuca tą kurtkę, składa tą kurtkę na bruku obok wejścia do kanału, zdejmuje spodnie. Zostaje tylko w takich pantalonach i w takiej koszulce wierzchnie, którą miał pod spodem, pod tym eleganckim odzieniem, które kupiliśmy na tą okazję wizyty w Bogenhafen. Składam spodnie, składam tą kurtę i zostaję tylko w takich właśnie lnianym odzieniu, bieliźnie takiej lnianej i moich skórzanych butach. Przypinam pas z mieczem, łuk przerzucam przez ramię, kołczan. Lutnie też zostawiam, daję i w zasadzie ten taki złożony zestaw ubrań i lutnie daję strażnikom. W zastaw to zostawiam do momentu, aż wrócimy z naszego zadania. Co, wrócicie? Ale jak nie wrócicie, to co? Możemy sobie wziąć? Ja ignoruję tych strażników, odwracam się do Iwa, mówię: Iwo, bo ja to chyba mam większy problem. Ty nie za bardzo pamiętasz, co się stało wieczorem, a mnie to minęło chyba coś więcej. Jak jedne prawa dla mutantów, jak... Co to za smutne pierdolenie jest? Nie mam pojęcia. Przyszedłem tu razem z tobą, Red. No, zwariowali, pogłupieli, no. Dobra, panowie. Im będzie za chwilę całą tą wioskę z dymem puścić. Gapią się na nas, gawić się na nas tutaj, gapi jak na jakiś... No, a jak się mają na nas nie gapić, jak ty z gołą fujarą biegasz? A co mam tutaj w tych ciuchach, które za złoto ciężko zarobione kupiliśmy, do gówna wchodzić? Zejdźmy na dół, jak coś to pogadamy. Tyś zarobił. Dobra.
Czasem sobie trzeba ubrudzić ciżemki. Ja podchodzę do tego, do tej dziury w bruku i siadam tam na krawędzi, próbuję wypatrzeć tą drabinkę, która gdzieś prowadzi na dół. Przyglądacie się kosowi, który przysiadł i próbuje wyłapać swoimi stopami drabinkę, by wsunąć się do środka. Ale jednocześnie też ktoś bardzo wyraźnie was obserwuje. Ma przerzuconą torbę przez plecy, jest wysoka, mniej więcej 1,90 m wzrostu, o barczystej budowie kobieta. Uśmiecha się w kąciku ust dość żartobliwie, a jej wzrok jest błyszczący i przenikający. Unosi lekko policzek lewy do góry i odzywa się. No, panowie, nie myślałam, że tutaj was spotkam i od razu będziecie się przede mną rozbierać. Do kanałów nie musicie wchodzić. A wy rozpoznajecie panią ochroniarz Marii, będącą panią ochroniarz Strudeldolf, którą poznaliście przejazdem, zmierzając niegdyś do Aldorfu. Mari, może chcesz nam pomóc? Dobrze działaliśmy w zespole. Wtedy sobie przypominam naszą wspólną walkę i to, że Kos wcale jakoś błyskotliwie się nie spisał. Nie wiem, w co się wpakowaliście, ale muszę powiedzieć, że jest to arcy nieciekawe dla mnie. Nie chcę się brudzić, by tam zejść, a zresztą pani Izolt czeka, mam dla niej pakunek. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie na festyn w Bogenhafen, na cały Schaffenfest. Bardziej to interesuje mnie fakt tego, że akurat znowu nas złączył los i panowie są tutaj. Muszę powiedzieć, że... Nie los, tylko ten tu o półgłówek. Ja rozglądam się prawo, w lewo i mój wzrok spoczywa na Kosie z Brakulaku. Ej, o tobie mówię, co się rozglądasz? Jak o mnie, wszystko co najlepsze w życiu cię spotkało, Fred, to ja! Panowie, może jak już się uporacie z tymi swoimi problemami, to potem, jakbyście chcieli, to zapewne Lady Isolde będzie zachwycona, by z panami znowu porozmawiać, a w szczególności z panem, panie Kosie. Zatrzymaliśmy się w Złotym Pstrągu. Tylko należałoby wcześniej się umyć, bo myślę, że raczej nie będą panowie pachnieć za wspaniale po wyjściu z tego miejsca. Ciekawe z was osobniki. Patrzę na tego strażnika, któremu przed chwilą podała moje ciuchy i lutnie. Takiego na niego. Hej, ty! Co? No ty! Na ciebie pokazuję palcem. Podchodzi. No, co jest? Rozmyśliłeś się? Już się boisz wejść do środka, czy co? Niezbyt. Obawiam się, że niezbyt dobrze ci soczy patrzy. Dużo większe zaufanie mam do mojej znajomej, Marii. Jakbyś mógł jej te moje... moją kurtkę, spodnie, moją lutnię przekazać. Wydaje mi się, że ona lepiej się zajmie moim rynsztunkiem niż ty. Dziękuję, dobry człowieku. I kiwam i patrzę na Marii. Marii tak patrzę. Moja pani. Mogę zabrać, nie ma najmniejszego problemu. Nie ma problemu. Będzie w Złotym Strągu. Panie, daj. I tak też wymienili się. Marii spojrzała w waszym kierunku z politowaniem i pomału zaczęła odchodzić. Powodzenia. A Kos wskakuje do dziury. Słyszycie wyraźne mlaśnięcia. Chwilę później dźwięk, jak Kos lekko się dusi, wciągając stęchłe powietrze znajdujące się w kanałach. Jak tam na dole? Cuchnie. Strasznie. Coś mlasnęło pod twoją stopą. Orientujesz się, że to jakieś ekstramenty, które zostały tutaj zebrane i wrzucone, by nie były na ulicach.
Bogenhafen. Latarnię weźcie jakąś. Ty, Kos, ja mam pomysł. Słuchaj. Rozejrzyj się tam za śladami. I będziesz szedł dołem, tropiąc tego goblina, a my z Fredem, ubezpieczając cię, górą pójdziemy i tak od włazu do włazu. Wtedy dobrze będziesz, gada, wiesz, dobrze kryty. Gada. Ale gówno widzę. Dosłownie. Bo to kanały. Ech, Fred. Chyba będziemy musieli ubrudzić buty, przecież nam tam fajty łapa zgubić jak zawsze. Mnie to już jest wszystko jedno. Dobra. To za mną. No i wzdycham. Lekko, ciężko. I wchodzę za Kosem do kanału. I tak dołączasz do Kosa. Ty, Fredzie, zostajesz najbardziej z tyłu. Słyszysz, jak oni w dole ciężko oddychają. I pomału rozpala się tam też latarnia, dając łunę światła. Z góry jesteś w stanie, Fredzie, dostrzec, że jest tam naprawdę brudno, a ta odnoga, do której schodzicie, na szczęście przynajmniej nie ma wewnątrz kanału, którym zapewne sunęłyby te wszystkie pozostałości z wnętrz ludzkości, o ile tak to można by było nazwać. No dobra, panowie. Jakiś pomysł? Jak tego goblina tu wytropić na dole? Nie wiem, ja tu ledwo widzę. Nie wiem, rozejrzyjcie się po chodniku może, no. Trójnogi goblin musi zostawiać dość charakterystyczny ślad, tak? Fred, ty trochę tam z nim pobyłeś sam na sam. Coś... Może puścimy cię przodem. Może on po zapachu cię wyczuje i sam przyjdzie do ciebie po starej znajomości. Żebym ja nie musiał ci pokazać, która strona jest w noży ostra. Kos. Oj, Fred. Dobra. Patrzę na tę... na ten chodnik, czy... Nie wiem, czy tam jakikolwiek jest chodnik, czy po prostu w tym gnojniku idziemy. W tej chwili znajdujecie się na chodniku, ale korytarz ciągnie się kawałek dalej, niknąc w ciemności, i można usłyszeć wyraźny dźwięk stamtąd takiego mlaszczenia oraz przesuwania się czegoś wzdłuż kamiennych ścian. Zapewne jest to właśnie całe to ekstremum, które zbiera się w podziemiach Bogenhafen, którym niestety będziecie musieli brodzić, ponieważ wyraźnie dostrzegacie, że miejscami znajdują się potrójne ślady biegnące właśnie prosto w tamtym kierunku. Jednocześnie też zapach stamtąd jest coraz mocniejszy, duszący, gryzący. Dlatego również, jeżeli tam idziecie, poprosiłbym was trzech o test na odporność. Jest to wymagający test. Dwa poziomy sukcesu dla Kosa. Mhm. Ja niestety nie zdałem na minus jeden. Rozumiem. Dwa sukcesy do przodu. Jasne. To ty, Fredzie, miej na uwadze, że ze względu na cały ten smród otrzymujesz stan i kręci ci się w głowie. Wszystkie akcje, które będziesz wykonywał na razie w podziemiach, będą z modyfikatorem minus 10. Możliwe, że jest to spowodowane tym, że jesteś najniżej i właściwie twój nos wciąga całe te ferie zapachów znacząco. A kiedy dochodzicie do skraju, by znaleźć się właśnie tam, przy płynącym wnętrzu Bogenhafen, jest ci naprawdę niedobrze. Dostrzegacie, że są tutaj jakieś przegniłe fragmenty mięsa, butelki, beczki. A na tym wszystkim co jakiś czas można dostrzec czerwone oczy szczurów, które przeskakują i nikną gdzieś dalej, odbiegając z piskiem. Niestety, będziecie musieli zapuścić się w to całe jestestwo. Nie ma za bardzo innej drogi. Z tego miejsca jednocześnie też kanał prowadzi prosto. Nie ma za bardzo odnóg.
nie ma możliwości też, by goblin poszedł gdziekolwiek indziej. Hej, Fred, co jest? Jakoś szaro wyglądasz. Oświetlam cię tym świetlem latarni, widzę, że jest taka blada cera. Aj, że spokój. Masz wrażenie, Fred, chyba, że dosięgnęło cię lekkie déjà vu. Powtórka sytuacji, którą miałeś na Berbeli, zostając sam na sam z goblinem. Teraz natomiast jest dość podobnie. Plus tylko taki, że twoi towarzysze będą członkami twojej niedoli. O, tyle dobrze. Już mam dość nastawiania za was karku. Albo życi. Panowie, co w ogóle o tym wszystkim tutaj w tym Bogenhafen myślicie? Bo dla mnie toż tu śmierdzi, za przeproszeniem. Dotarliśmy do miasta, wszystkie ślady, które nas tutaj prowadziły, nagle się urywają. Ta szlachcianka, którą spotkałem z którą rozmawiałem. Na festiwalu. Ona ostrzegła mnie. Mówiła, że tutaj w mieście coś się dzieje podejrzanego. Jakby jakaś organizacja. Ludzie, którzy mogą, takich jak Ivo, czyli mam na myśli łowców czarownic. A może chodziło jej o Castora Liberunga. Nie wiem, kogo miała na myśli, mówiąc takich jak on. Tacy jak on mogą mieć w tym mieście problemy. Jeśli chodziło o łowcę czarownic, a później trafiam do spalonego domu, w którym ewidentnie odbywał się jakiś czarny rytuał, mroczny rytuał siły chaosu. Może tutaj nie chcą łowców czarownic. Może coś tu jest na rzeczy. Może ten list, który znaleźliśmy, to nie przepustka do bogactwa, tylko przepustka do kolejnych problemów. Nie wiem, najbardziej mnie tu martwią te dekry... A fuj! Uważajcie. I przechodzę w tym momencie nad takim nabrzmiałym truchłem szczura. Jak imperator wydaje dekrety, co by mutantów po głowach głaskać, imperium staje na głowie. Może to nie imperator, może to ci właśnie, ci ludzie, którzy nie chcą łowcy czarownic widzieć w tym mieście. Może to oni wydali dekrety, podpisali imperator, a myślisz, że Gawicz tutaj widziała kiedykolwiek podpis imperatora? Albo imperatora? Napiszesz na papierze, powiesz, że to imperator powiedział i przecież uwierzą. A to zbyt grubymi nićmi szyte. Całe miasto musiałoby w spisku uczestniczyć. A wiesz, jak to mówią? Jak... Czekaj. Jak to mówi? A, jeżeli sekret znają dwie osoby, to już nie jest sekret. Fred. A co? Ale to nie całe miasto musi... No, nie wiem. O tym nie mówili. Fred, to nie całe miasto przecież musi w to wierzyć. Wystarczy, że parę osób uwierzy. Ile razy myśmy wchodzili do wioski, mówiąc, że... Dostaliśmy wiadomość, że chaos się tam rozplenił i wystarczyło parę naszych słów i postać Ivo idąca za nami, by ludzie w portki robili ze strachu. Wystarczyły trzy nasze postaci i słowa, które mówiliśmy, oni we wszystko wierzyli. To nie całe miasto musi być w spisku. Wystarczy, że na szczycie ci, którzy mają posłuch, są w tym spisku. Wykonajcie w tym czasie test percepcji. Również wymagający. Co ma ta? Ja mogę spalić punkt szczęścia, żeby... Ja mam 95 na kościach. Mam 70.
No to dobra. No to dobra. To ja użyję punktu szczęścia, zyskam sobie jeden poziom sukcesu i to mi wystarczy, żeby zdać na jeden. Posłuchaj, Iwo, twoi dwaj kompani lekko wyprzedzili ciebie. Ty obserwowałeś okolice. Brodzą dość mocno w flegmie, która tutaj się znajduje. Kanały przyduszają coraz mocniej. I w pewnym momencie dostrzegasz przed sobą, jak woda lekko jakby wirowała, ale jest to prawie niezauważalne. Twoi dwaj współtowarzysze natomiast, nie zważając na to, idą dalej do przodu, dokładnie w to miejsce, gdzie woda zaczyna delikatnie krążyć. Wydaje ci się, że coś może być albo pod wodą, albo jest to. Albo pozwolisz im tam wejść i przekonasz, co to jest, albo spróbujesz coś zrobić. Gwiżdżę krótko. To taki nasz znak z Fredem ze starych czasów. Krótki gwizd oznajmiający kłopoty. Dlatego też wykonajcie test swojej zwinności. Czy zareagujecie odpowiednio szybko i nic się nie stanie? Ja też? Nie, ty nie. Okej. No, niestety. Niestety, biorąc pod uwagę, że mam minus 1 do... znaczy plus 10 do testów, to... dwa poziomy porażki. A ty, Kosie, ile poziomów? Ja mam poziomów minus 1. Mhm. To, Iwo, widzisz, jak Kos zatrzymuje się powoli, odwracając w twoim kierunku, natomiast Fred jakby nie zważał, robi krok do przodu i chwilę później widzisz, jak Fred niknie pod powierzchnią wody. A zaraz za nim potknął się i przewrócił z chluśnięciem Kos. Widzisz, jak oni dwaj wpadają, niknąc całkowicie gdzieś w dole. W całym tym szlamie ciężko jest cokolwiek dostrzec. Dopiero po chwili widzisz, że wyłaniają się ręce Kosa, a zaraz za nim gdzieś Freda. I chwilę później Fred znowu gdzieś wpada głęboko pod tą wodę. To jest jakiś przeskok, zapadnięcie, które... całkowicie nie zmieniało tafli wody, jeżeli chodzi o wysokość, ale jest to dziura. A oni właśnie znaleźli się w niej. Doskakuję zatem do krawędzi i staram się złapać pierwszą rękę, jaka wychynie z nad wody. No, łap! Fred, Kos! Cholera jasna, tutaj trzymaj mi rękę! Łapiecie mimowolnie. Jednak, Iwo, musisz spróbować pomóc im wydostać się. Cały ten szlam jest ciągnący, śmierdzący. Ekstramenty są przyduszające niemiłosiernie. Zapierasz się. Jest to test dla ciebie wymagający twojej siły, atletyki. Przekonajmy się, czy ich wyciągniesz. Obu. Możesz ich wyciągać pojedynczo, jednak wtedy każdy z nich musi wykonać test swojej odporności, a test dla ciebie będzie wtedy łatwy, na plus 40. Jednak pytanie... czy ryzykujesz ich życiem? Ha, nie takimi rzeczami ryzykowałem. Łapię ich obu. Atletyka mówisz, tak? Tak. No to ja zużyję mój drugi punkt szczęścia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, 60, więc to mi się nie udaje na czterech poziomach. Panowie, powiedzcie, czy łapiecie go mocno i zapieracie się, żeby wyjść na zewnątrz? No oczywiście, że tak. Mhm. Też, Fredzie, tak robisz? Tak, jak najbardziej. Mhm. Dziękuję za potwierdzenie. Iwo, twoi kompani łapią cię, a ty zapierasz się jednak. Kamienna posadzka wypełniona szlamem jest bardzo śliska. Czujesz, jak twoje ciało podrywa się, a twoi kompani wciągają cię do środka. Z potężnym chluśnięciem lądujesz razem z nimi. Natomiast we trzech czujecie, jak dziwny prąd, który tutaj się znajduje, zaczyna was coraz bardziej wciągać. Odczuwacie, jak zapadacie się coraz bardziej też pod wodą.
pod tym wszystkim, co was otacza. Czujecie, że ocieracie się o kamienne elementy ścieków i jesteście ciągnięci gdzieś dalej. Nie wiecie, co się dzieje. Machacie rękoma. Próbujecie wyłonić się z tego wszystkiego, by złapać jakikolwiek oddech. Jednak jest ciężko. Wykonajcie wszyscy test odporności. Wymagający. Ulala. Minus 3. Ja zdaję tym na razem minus 5. Dobrze więc. Fredzie. Próbujesz zachować trzeźwość umysłu. Przytrzymujesz zamknięte usta, w odróżnieniu od twoich współtowarzyszy, którzy nerwowo próbowali złapać powietrze. A cała ta glutowata konsystencja wdziera im się do ust. Paskudztwo. Tracą przytomność. Niesie was gdzieś prąd, kiedy po chwili czujesz, jak wypadacie przez jakąś rurę, wpadając do sadzawki znajdującej się bliżej nieokreślonym miejscu w kanałach. Z mlaśnięciem opadacie na jakieś truchło bądź coś, co zbierało się tutaj od lat. Fredzie, przetaczasz się po ziemi. Pomału rozchylasz oczy, ale jest bardzo ciemno. Prawie nic nie widzisz, tylko kontury swoich współtowarzyszy leżą na ziemi nieprzytomni. Kos, jak i Iwo. Ale oprócz tego, w ciemności słyszysz jakiś gulgot, chrobot. Coś przebudziło się. Rozglądam się do wokoło. Nerwowo patrzę, czy mam swoją broń przy sobie. Tak, jest przytwierdzona do twojego pasa. Rozglądasz się i dociera do ciebie, że jesteś w stanie dostrzec zarysy dzięki temu, że w sadzawce pod wodą znajduje się osłonięta od wody latarnia. Ona się wciąż świeci. Na szczęście twoje. Jednak jest kilka metrów od twoich współtowarzyszy. Gulgot jest wyraźniejszy i poczułeś, jak ziemia lekko zadrżała, a coś zrobiło krok. Panowie, halo, rzucam się do Iwa. Iwo! Iwo, nie rób mi tego, ja wiedziałem, że będziemy po uszy w gównie. Ale nie myślałem, że aż tak, no. Sam mam tu siedzieć. I z otwartej trzaskam go po twarzy. Au! Próbując go wycucić. A! Fred, na litość boską! Idziemy! Nie, Boga w to nie mieszaj! Rzucam się do kosa i podobnie nie próbuję go obudzić. W przypadku kosa jest znacznie ciężej. Widzisz, że leży nieprzytomny. Przechylasz go na bok i z jego ust wylewa się zielona posoka. Jednak kolejny krok jest wyraźny, czegoś, co zbliża się. Widzicie, że znajdują się tutaj trzy odnogi kanałów, dość szerokie, takie, że spokojnie zmieści się przynajmniej trzech rosłych mężczyzn. Iwo, świszczy ci lekko w uszach, ale po chwili też dociera do ciebie ten dźwięk. Przy tobie znajduje się latarnia. Wyciągasz ją lekko zapewne z wody i oświetlasz w półmroku całe to otoczenie. A z korytarza po lewej stronie, obok jakichś zarośli, można by było ich tak określić, to znaczy pozlepianych jakichś, bliżej nieokreślonych szmat, zaraz za nimi wyłania się łapa, pokryta bruzdami, pokryta jakimiś czyrakami. Jej długie, czarne pazury wbijają się w kamienną ścianę. Zostawia rysę. Słychać skrobania. Po chwili też, zaraz za nią, wyłania się spowolniony pysk z ostrymi, niczym brzytwa, zębami. Istota nie posiada wyraźnych źrenic. Jedynie szare, osmolone oczy. Cuchnie straszliwie. Oblepiona jest jakimiś kośćmi, fragmentami jedzenia. W
kłębie mierzy 2 metry wysokości, jednak jest znacznie większe. Węszy. Nie patrzy. Próbuje was wyczuć. Co to jest do cholery? Cisza! Nic. Ani. Drgnij. Istota pomału wchodzi do pomieszczenia. Jej łapy opadają na ziemię i nikną gdzieś w niej, zapadając się. Porusza się niezdarnie, jednak ciągnie za sobą swoje długie, dwumetrowe łapska. Wspomaga się nimi. Jej szaro-zielona skóra, widać, jak już wspomniałem, pokryta również jakimiś czyrakami, jakimiś ropieniami. Podchodzi coraz bliżej was i pociąga nosem. Wy natomiast jesteście oblepieni w całej tej mazi, która tutaj jest. Istota w pewnym momencie odwróciła swoje spojrzenie w kierunku tym, w którym znajduje się Kos. Kosie, wykonaj test odporności. Niestety. Minus 3. Bliżej, ale... Rozumiem. Ale jednak daleko. To coś zaczyna zmierzać w kierunku Kosa. Powoli. W tej chwili znajduje się bokiem do was. Nie patrzy w waszym kierunku. Ale wykonajcie łatwy test skradania. Ukrycia. 2 poziomy sukcesu. Ty, Kosie, nie musisz. No, ja mógłbym też się skradać, udając nieprzytomnego. Dobrze mi to wychodzi. W moim przypadku minus 2. Ale w pewnej chwili uniosłeś latarnię znacznie wyżej, Iwo, a jej blask dosięgnął pyska stwora. Ten odwrócił się nagle i mimo, że dość ślepy na swym wzroku, coś jakby dostrzegł i lekko przyspiesza, zmierzając prosto w twoim kierunku. Raz, dwa. Łapy wyciągają się w twoim kierunku. To coś próbuje pochwycić ciebie. Tak jakby widziało cień, ale jej ruchy, tej istoty są bardzo spowolnione. No dobra, więc niewiele myśląc, naprawdę niewiele myśląc w moim wypadku, no skoro bestia mnie zwęszyła, to staram się robić raban, wrzeszczeć. Tu! Za mną! Za mną! Kupo śmierci! I próbuję dać nura w pierwszą alejkę, w pierwszy tunel, który wychodzi z tego pomieszczenia. Widzisz, Fredzie, jak Iwo zaczyna odbiegać, a za nim rusza istota. Fredzie, stoisz i rozglądasz się. Iwo pobiegł w odnogę, a Kos wciąż leży nieprzytomny. No, ja rzucam się do Kosa. Iwo, skoro się zdecydował na taki ruch, to chyba wie, co robi. Więc ja próbuję ocucić Kosa. Podbiegasz do niego. Trzęsiesz nim, uderzasz w twarz. Robi się coraz ciemniej, ponieważ Iwo zabrał ze sobą latarnię. Jednak kolejne uderzenie. Kosie, w tym momencie wykona już test na plus 40 swojej odporności, ponieważ sytuacja jest bezpieczniejsza dla was, a Fred może zrobić to dokładniej, to znaczy próbować cię ocucić. Na plus 40, dobrze. Tego potrzebowałem. Plus 40, czyli na jeden poziom sukcesu. Chyba szczęście ci uśmiechnęło się w twoim kierunku, choć nieznacznie, ale wystarczająco, byś otworzył oczy i dostrzegł jakąś bestię pokrytą wodorostami, pokrytą zepsutymi ekstramentami, ale po chwili też dociera do ciebie, że nie, to jest Fred. Tak jeszcze zanim otwieram oczy, tak... Szyszki! Pac!
No ty pieprzysz tej szyszki, patwac, wstawaj szybko. Musimy ratować Keplera. Otwieram oczy, widzę tą bestię, na chwilę skakuję, ale głos Freda przywraca mnie tutaj do świata żywych. Jak tylko powiedziałeś, że musimy ratować Iwo, to tylko sprawdzam, czy przy pasie ciągle mam jeszcze broń. I czy czuję ciężar kołczanu na plecach i wstaję w którą stronę? Tam! Biegnę. Pobiegli. I tak ruszacie za nimi. Iwo, biegniesz przed siebie i nawołujesz istotę. Widzisz, jak ona coraz bardziej, ale to bardziej nie mieści się w tym kanale, ale rusza za tobą. Unosi swoje łapska i próbuje cię zaatakować. I odnosi jeden poziom sukcesu. Proszę cię, wykonaj test walki wręcz. No, ja spróbuję tego uniknąć, dobra? Dobrze. I to jest 006, a więc udaje mi się to na 3 poziomy sukcesu. Wystarczył ci jeden, ale 2 pozostałe w takim wypadku odskakujesz dalej i rozglądasz się. Widzisz, że na końcu znajduje się coraz mocniejsze zwężenie i za kratami, przez które mógłbyś się przecisnąć, mieści się jeszcze jakiś drobny korytarz, w którym już nie do końca się wciśniesz, ale mógłbyś się odgrodzić od istoty. Na prawo biegnie kolejny z korytarzy, jednak niknie gdzieś też w wodzie i ciemności. Nie masz pojęcia, dokąd prowadzi. Istota jest tuż za tobą. Czujesz jej oddech na swych plecach. To biegnę w stronę kraty. Wydaje mi się to bardziej logiczne w tej sytuacji. Wbiegasz za kratę, a istota sięga łapami cały czas za tobą. I ponownie jej szpony trafiają gdzieś twoich pleców. Jednak możliwe, że uda ci się jakoś zareagować. Tym razem odniosła 2 poziomy sukcesu. Więc jeżeli tylko dopadłem gdzieś, gdzie mam na tyle swobody i bezpieczeństwa, dobywam mój miecz, no i będę starał dźgać istotę, więc póki co będę próbował parować bronią jej ciosy. I jest to tylko 1 poziom sukcesu, więc... Ona wbiła swój pazur w twój bok. Poczułeś rozsadzający ból, a chwilę później wyszarpnęła go, zadając tobie 10 punktów obrażeń. Okej. Okay. Jeszcze na nogach. Jesteś przybity do ściany. Masz wyciągniętą broń. Korytarz jest za tobą zbyt wąski, byś mógł się z niego prześliznąć. Ale teraz wyraźnie widzisz pysk i to coś, co warczy, otwiera, charcze. Ale w pewnym momencie, kiedy nie jest w stanie sięgnąć w twoim kierunku, widzisz, że odstępuje lekko do tyłu, roztwiera swój pysk i zaczynasz dostrzegać, jak we jego wnętrzu zaczyna się zbierać jakaś żółta posoka. To wiesz co, niewiele myśląc, odbijam się plecami od ściany i skaczę w kierunku bestii, trzymając mój miecz w 2 rękach i starając się wrazić sztych prosto w rozwartą paszczę bestii. Ona jest na -1. Ja natomiast jestem w tym wypadku na 2. Mhm. W takim razie, ile łącznie obrażeń zadajesz? Już powiem. 10. Mhm. Ciąłeś po pysku, a ona odchyliła się do tyłu, wrzasnęła i ryknęła. Z jej wnętrza wylała się żółta posoka, która oblała ścianę i słyszysz takie syknięcie i widzisz, jak to wszystko zaczyna parować. W tym samym momencie, Fredzie, ty biegniesz, a za tobą zatacza się kos, który jeszcze jest mocno otumaniony, jednak we dwóch zatrzymujecie się i widzicie na końcu korytarza, oświetlony przez latarnię, która leży w tym momencie we wnętrzu jakiejś wnęki zakratowanej, a z niej wyskakuje Iwo, który tnie mieczem bestię, która w tym momencie złapała się za swój pysk, ale jednocześnie też wyżygała fragment swoich wnętrzności, które w tym momencie palą ścianę. Dostrzegacie, jak unosi się stamtąd dym. Bestia całkowicie was nie widzi. Dobrze, to chyba dobra nasza. Czy jest tam jakaś opcja, żeby złożyć się do strzału z łuku?
Widzę ich na tyle, żeby móc spróbować puścić. Tak, ale ze względu na ciemność będzie ja to z modyfikatorem minus 10, ale poza tym nie ma innych. 20 metrów Wiem. Tak, ale mimo wszystko tutaj będzie modyfikator minus 10 dla ciebie. Dobrze, to ja... Fred, co robisz? Bo ty biegłeś pierwszy, to pierwszy dopadniesz do bestii. No, dobrze. Więc ja rzucam się na tą bestię, upewniając się, że Kos jest za mną. No i... jak najprędzej próbuję pomóc uwięzionemu Iwo, jednocześnie unikając wpadnięcia w to dziadostwo, które tam pali skały. No i sprawdźmy. Okej, to będzie jeden poziom sukcesu. Mhm. I 5 obrażeń. Do obrażeń dodajesz poziom sukcesu, czyli 6, tak? Tak. Podbiegłeś od tyłu. Ciąłeś swym mieczem bestię. Jego skóra jest bardzo twarda, ale udało ci się w pewnym momencie za którymś uderzeniem przeciąć skórę i odskoczyłeś do tyłu. Istota jest zdezorientowana, zaczyna miotać się na lewo i prawo, unosząc swoje łapska. Kosie, ty naciągnąłeś cięciwę swego łuku. Ulala. I trafiłem na... biorąc pod uwagę modyfikator, to trafiłem na 2 poziomy sukcesu. Czyli łącznie za ile obrażeń? Zadaje 6 i 2 dodatkowe za 2 poziomy sukcesu, tak? Czyli 8. Tak, to jest 8. Dokładnie tak. Strzała wbiła się w kark. Istota wrzasnęła i uniosła jedną rękę, by wyrwać ją i rzucić gdzieś na bok z trzaskiem. Dając też ten moment, Iwo, kiedy mogłeś za chwilę zareagować, ale istota jednak skupia się wciąż na tobie. Oszalała macha swymi ostrymi jak brzytwa łapami i 22 wyprowadza krytyczną ranę. A 22, czyli to jest lewa ręka. Dobra, poczekaj, ja sobie rzucę i już powiem co dalej. W moim przypadku to są 2 poziomy sukcesu. Ona miała ile? Również ma 2 poziomy sukcesu, więc w takim wypadku. Tak, a więc to jest tak, że najpierw rozpatrujemy krytyk, który we mnie wszedł, ale ja w takim bądź razie pozwolę bestii zniszczyć pancerz, który posiadam na lewej ręce, żeby zignorować krytyk. A nasze sukcesy się później równoważą, więc nie zadaję obrażeń. Widzicie, jak pojawiły się iskry, kiedy sprzączki na zbroi Iwo zostały zerwane. Zrzucił swój pancerz i wykonał atak. Tak, by ciąć bestię, możliwie jak najbardziej śmiertelnie. Iwo, teraz ty. A więc dokładnie jest tak, jak mówisz. Próbuję zadźgać bestię. I wyrzuciłem 100. Więc w moim przypadku z modyfikatorem plus 30 to będą minus 3 poziomy sukcesu. W zaistniałej sytuacji? Ja myślę, że unosisz swój miecz i dostrzegasz, jak bestia z wściekłością rozdziawia bardziej swoją paszczę i ponownie próbuje wylać swoje wnętrzności, kwas, prosto na was. Ty jednak odczekujesz moment, rzucasz się w jej kierunku i tniesz pod gardle mieczem. Ona łapie się za nie, ale osuwa, zażegując całą okolicę. Fragmenty jego wnętrzności oblewają ciebie, twoje ubranie, fragment twarzy. Osuwa się do tyłu i widać, że jest bardzo słaba. Ten cios wystarczył już, by ciąć ją śmiertelnie. Osuwa się do tyłu z gruchnięciem na ziemię.
jednak ty czujesz, jak twoja twarz pali, jak twoje ubranie zaczyna skwierczeć. Wy widzicie, jak Iwo miota się. No więc wiesz co, niewiele myśląc, ja daję nura w szambo. Chlusnęło. Zapadła cisza. Jedynie światło z latarni okala drobinkami żółci okolice. Woda dygocze, a bestia jeszcze harcze gdzieś z boku, zalewając się swoimi własnymi żgowinami, wypalając sama siebie w wielu miejscach. Ty, Fredzie, stoisz, przytrzymując swój krótki miecz, a ty, Kosie, opuszczasz swój łuk. Po chwili, łapiąc powietrze, wyłania się Iwo i dostrzegacie, że fragment jego policzka jest pokryty... Fragment jego policzka jest otwartą raną, jednak nie jest na tyle głęboka. Stoi, a ubranie w wielu miejscach jest podniszczone. Dyszy ciężko. Iwo! Iwo! Nic ci nie jest? Jesteś cały? Co to do cholery było? Mnie się nie pytaj. Ja nic nie widzę. Moja twarz. Kurwa! No właśnie. Jak, kolego, teraz będziesz chciał podać się za Castora Liberunga? Wszystko, żeś spierdolił, jak zwykle. Ja podbiegam, polać jego twarz wodą. Jakąś, nie wiem... Ja zostawiłem większość rzeczy Marii, ale to bukłak zrywam z pasa Freda i polewam wodą, żeby przemyć jego rany. No i jak to wygląda? Do wesela się zagoi. Myślę, że w tej wyjątkowej sytuacji, Iwo, nie będę narzucał tobie, jak to wygląda. To ty opisz, jak wygląda w tym momencie twój bohater i jak głęboka jest rana. Jak zostawia ślad na jego twarzy? No, ja myślę, że konkursu piękności to już nie wygram. Kwas, bo rozumiem, że to coś w tym stylu oblało połowę mojej twarzy. Gdzieniegdzie włosy przyjęły na siebie główną część uderzenia i mam teraz dość nieregularną fryzurę, ale tam, gdzie kwas dotknął mojej skóry, tam na pewno będą blizny, które głęboko wejdą w moją twarz, będą ją zdobić. Jeżeli się zgodzisz, sugeruję ci w takim wypadku na stałe modyfikator minus 10 do testów ogłady wymagających charyzmy, a plus 10 do testów zastraszania. Okej, super. Dobrze. Stoicie tak w kanale, widząc, jak wszyscy jesteście ubrudzeni w tym chlewie i też wiedząc, że przebywanie im dłużej tutaj wiąże się z pewnymi ryzykami. Jak mawiają, że siły chaosu są w stanie najbardziej wypaczyć umysł, tak niektórzy żebracy mówią, że zejście do kanałów imperialnych wypaczy wszystko to, co ludzkie w ciele. Dobra, niech mi lepiej ktoś powie, gdzie my teraz jesteśmy i jak stąd wyleźć. Bo... wydaje mi się, że tego trójnogiego to my tu nie znajdziemy. Szans na to nie widzę żadnych. Mówisz te słowa, a w oddali słyszycie z długiego korytarza głos krzyku, który chwilę później jest przyduszony. I dźwięk, tak jakby coś uderzało o wodę, ale bardzo daleko. I coraz bardziej, ale to bardziej oddala się. Się przejmujesz tym trójgłowym tałatactwem, a znając nasze szczęście, to jeszcze nam przyklepią morderstwo tego tutaj.
A to męski krzyk? Damski krzyk? Jesteśmy to w stanie męski, w jakikolwiek sposób? Na pewno, bo jest to taki, och, taki zachrypiały głos, przepijaczony, można by było rzec. No nie wiem, ale nie stójcie tak. Trzeba to sprawdzić i tak, jeżeli tam ktoś jest, to może chociaż wie, gdzie jest. I jakoś wyjdziemy z tego labiryntu. Kos, ty masz długie uszy. Skąd to dobiegało? Czy ja jestem w stanie w jakiś sposób... to ocenić? Mógłbyś spróbować to. Jest to test na percepcję i zorientowanie się w terenie. Wyczucie. Możesz spróbować. Testem wymagającym, no zero. Muszę się skoncentrować w całym tym zamieszaniu. Praktycznie chwilę wcześniej ocknąłem się w ogóle z tego koszmarnego snu. Będąc jeszcze w szoku, próbuję się rozeznać, co tu się w ogóle dzieje i super. Trzy poziomy sukcesu. Orientujesz się, że odnoga, która biegnie na prawo, niknąc gdzieś w ciemności, to stamtąd dobiegał krzyk. Postać jest odciągana i kiedy przysłuchujesz się dokładniej, dotykasz dłonią skał, kamieni i jeszcze czujesz delikatne wibracje i dostrzegasz, że nad waszymi głowami biegną długie rury, które jak też przeciągasz swoją dłoń, one drżą, jakby w oddali coś cały czas albo o nie uderzało, albo może nawet się po nich przemieszczało, ciężko powiedzieć. Ale im dłużej będziecie zwlekać, tym kontakt zostanie zerwany. W tamtą stronę. Jestem prawie pewien. Tam, musimy tam iść. I ruszam w tamtym kierunku. Kos ruszył przed wami, prowadząc was kanałem. Biegliście, nie zastanawiając się, ignorując potencjalne ryzyko. Jednak wasz kompan, elf, sprawił wrażenie, że wie, co robi. W pewnym momencie korytarz kończy się, rozszerza i prowadzi do pomieszczenia. W sumie z niego biegnie dalej kolejna odnoga, jednak w miejscu tym już dostrzegacie po chwili, że leży coś, unosi się na wodzie, jest odwrócony plecami, widać szkarłat krwi, który jest rozlany w tym miejscu, jeszcze ciepłej krwi, śmierdzi, jest człekokształtne, nie jest to goblin. Jest wielkości człowieka, może krasnoluda. Musielibyście odwrócić, by dokładniej się przyjrzeć to coś. Ja tak powoli podchodzę, trochę wiesz, niepewny, może to jakaś zasadzka, już mnie nic dzisiaj nie zdziwi. No i końcówką miecza też turcham i próbuję odwrócić to, co tam leży. Odwracasz. Dość szybko orientujesz się, że jest to znajoma dla ciebie postać. Jest to resztka Gotriego Gurnisona, zapijaczonego krasnoluda, którego spotkaliście w dybach. Jego jedna ręka jest odgryziona, a połowa twarzy rozdarta. Jego wnętrzności są wyrwane. Jego nogi są połamane doszczętnie. Coś z gigantyczną siłą zmiażdżyło je. Jednak został porzucony w tym miejscu. Zostawiony przez coś. Kosie, jeszcze odczuwasz wyraźnie, że po rurach nad waszymi głowami dobiega dźwięk, a coś biegnie jeszcze dalej. W tej jednej chwili, kiedy spoglądasz też w korytarz, dostrzegasz, że między rurami
obserwuje was coś swoim czerwonym okiem. A chwilę później zaczyna się śmiać i odbiega. To trzynogi goblin. Tam! Panowie, tam! O, patrz ty go w mordę! Aj za nim! Póki zaś nam, żebyśmy nie musieli już więcej łazić po tych cholernych... Biegnę w stronę goblina. Czy... mamy jakieś konkretne informacje odnośnie tego, czy on musi być żywy, czy po prostu mamy... Absolutnie ma być żywy, jednak kiedy biegniecie, widzicie, że on niknie między rurami, wbiegając gdzieś w wnękę w ścianie, a wy zatrzymujecie się przed stalowymi, zamkniętymi drzwiami w kanałach. A on wsunął się do jakiegoś pomieszczenia w tym miejscu. Drzwi natomiast wyglądają dziwnie, są zlane dość mocno z ścianą, jednak można dostrzec, że z boku, tam gdzie powinna znajdować się klamka, jest wnęka klucza, a oprócz tego wymalowany jest symbol. Symbol, który przypomina dłoń. Jednak nie to jest niepokojące, ponieważ to coś, co ciągnęło Gotriego, które zmasakrowało, tak, jest gdzieś tutaj w pobliżu. Słyszycie z wnętrza, z tej dziury, w którą wsunął się goblin, jego rechot, a chwilę później jak gdzieś pomału odchodzi. A po chwili słychać wyraźnie, jakby zapadła cisza. Słuchaj tylko kapanie gdzieś z rur wody. Gdzie to cholerstwo się podziało? Nie wiem, to tam gdzieś w las. Koz, widzisz coś? Czy ten krzyk, który wcześniej słyszałem, czy jestem w stanie go namierzyć? Czy to był męski krzyk? Czy to był krzyk tego Gotriego? Czy, bo tak mówiłeś, że jakby te drżenie, ja czuję, że gdzieś jeszcze tam... Krzyk był na pewno Gotriego. Okay. Który został dosłownie chwilę temu zmasakrowany. Jednak dźwięk, który dobiegał, on biegł po rurach, czyli dokładnie w to miejsce, w które wbiegł goblin. Bo na pewno nie goblin był odpowiedzialny za śmierć Gotriego. W tamtym kierunku. Odgradzają was drzwi, które są zamknięte. Z dziwnym symbolem dłoni. Purpurowej dłoni. Czy próbuję ocenić te drzwi? Czy tam jest jakiś zamek, czy... Jest zamek. Coś, co moglibyśmy spróbować otworzyć? Napieram. Chcę sprawdzić, czy one są zamknięte i czy one stawiają opór. Ja przerywam mu, staram, widzę, że on próbuje... Wykonajcie test przeciwstawny. Test przeciwstawny waszej zwinności. Który z was szybciej zareaguje? Ja jeden poziom sukcesu. Ja mam... też jeden poziom sukcesu. To teraz pytanie. Ile posiadacie zwinności, to ten, który ma więcej, jest szybszy. 44. Ja, 41. To w ostatniej chwili, Fredzie. Łapię cię, ciągnę cię, szarpię cię do tyłu. Pukam się w głowę. Jakby... Wiesz... Co ty robisz? Zostaw to profesjonalistom. Ej. Zaglądam. Do tego zamka, przez dziurkę od klucza, sprawdzam, czy tam się, wiesz, nic nie... Nie czekają na nas jakieś pułapki, bądź ktoś po drugiej stronie nie jest, wiesz, próbuję wybadać moimi złodziejskimi sposobami. Oczywiście, ale zanim to zrobisz, mam pytanie, czy którykolwiek z was posiada szósty zmysł? Tak, ja nie posiadam, ale w międzyczasie
Czy truchło ma na sobie jakieś ubrania zawierające kieszenie albo coś takiego? Chciałbym go przepatrzyć albo ewentualnie przyjrzeć się bliżej, kiedy oni tam gmerają przy drzwiach. Iwo. Tak jak powiedziałem, ciało zostało straszliwie okaleczone i nosi liczne ślady cięć. Brakuje mu jednej ręki, która wygląda na oderwaną albo odgryzioną. A klatka piersiowa jest rozdarta. Jest tak rozdarta, że brakuje w niej serca. Oprócz tego, jeżeli przeglądasz ubranie, to właściwie nie odnajdujesz niczego, co miałoby jakąkolwiek wartość. Może co najwyżej znalazłeś piersiówkę z niedopitym alkoholem. Nie interesuje mnie. Smokam z dezaprobatą i stając nad ciała rzucam tylko, a mógł spokojnie sobie siedzieć w dybach. Kiedy tak się zastanawiasz i gdzieś spoglądasz do góry, orientujesz się, że nad wami znajduje się wejście do kanałów, studzienki. Jest również osuwana drabina, ale drabina znajduje się u góry. Nikt jej nie opuścił. Jest tutaj łańcuch, którym można by było to ściągnąć. Może ciało zostało zrzucone z góry, ale raczej nie, bo Kos mówił, że coś porwało go zapewne. Coś tutaj jest. I twój wyczulony zmysłowcy czarownic może ci co najwyżej mówić, że jeżeli coś tutaj jest, to możliwe, że te drzwi odgradzają najgorsze zło, które się tutaj znajduje. A w międzyczasie, Fredzie, próbujesz otworzyć drzwi. Wykonaj test otwierania zamków. Otwieranie zamków, mówisz? No. To są 4 poziomy sukcesu. 5 poziomów sukcesu. Fredzie, nachyliłeś się i wsunąłeś wytrychy. Zacząłeś nimi obracać i obserwować z przyłożonym uchem, jak zachowa się zamek. Kiedy kliknęło, usłyszałeś z wnętrza dźwięk, jakby coś lekko się dusiło. Drzwi uchylają się, a z wnętrza dobiega was delikatne, błękitne, nienaturalnie światło. Odgradza zło, Iwo, a błękitne światło jest ci dobrze znane. To błękitne światło zabiło twego mistrza. Zerkam do środka. Wkładam tak powolutku głowę, żeby zobaczyć, co tam jest wewnątrz. I odwracam się z pełnym... takim, wiesz, z pełnym złodziejskiego namaszczenia poudanym w łamie, wzrokiem skorumpowanym odwracam się w stronę moich przyjaciół i zacieram ręce. Kiedy spojrzałeś do wnętrza, jesteś prawie pewien, że to pomieszczenie wygląda jak jakiegoś rodzaju świątynia. Na podłodze ciemno-niebieską farbą wymalowano oktagram, którego szczyty zdobią niezapalone czarne świece osadzone w srebrnych świecznikach. Jednak właśnie w tej jednej chwili zaczynają się delikatnie żarzyć tym błękitnym światłem. Natomiast na środku 7-ramiennej gwiazdy stoi w bezruchu istota. 3-noga goblin. Ma uniesioną głowę i widać, że się dusi, ale niczego nie widać. Odwróciłeś głowę, Fredzie, w kierunku swoich współtowarzyszy i właśnie w tym momencie też dociera do ciebie to, co widziałeś. Co tak stoicie się, gapicie? Goblin nam się udusi. I rzucam się na tego goblina, żeby go z tego kręgu, tak jakby takim po prostu biegnę i tak rzucam się, żeby go w locie złapać i razem z nim wyturlać się za ten magiczny pentagram. Wbiegasz do środka pomieszczenia, drzwi są otwarte. Iwo, Fredzie, widzicie dokładnie całą tą scenę? Kiedy wyciąga ręce swoje w kierunku goblina Kos i w jednej chwili ciało goblina eksploduje krwią, zalewając twarz Kosa, a jego resztki opadają na ziemię. Krwią pokryte jest coś, co stoi w ciemności.
ma otwarte oczy, które żarzą się błękitnym światłem. Jego języki smagają powietrze niczym bicze, a ostre zęby tylko lśnią w świetle świec. A w twojej głowie, Kosie, uderza dźwięk dziesiątek głosów, ale wyraźnie rozumiesz, co mówi. Choć słowa są plugawe, choć mowa nie jest ludzka. Wynoś się stąd. To mój dom. To mój dom, a to samo zrobię z tobą. Wykonajcie test opanowania. Wszyscy przeciwko strachowi. 2 poziomy sukcesu dla Kosa. W moim przypadku tylko 1. Ja mam 2 również. Obserwujecie to. Istota odzywa się dalej. Zawróćcie stąd jakikolwiek krok, a przyzwę kolejnych. Jest nas wielu. Są nas dziesiątki. Opuśćcie to miejsce. I Kos... Ja zachowałem władzę nad moim ciałem i kończynami. Strach mnie nie sparaliżował i cofam się tak krok po kroku do tyłu, do wejścia, w które wbiegłem nieopatrznie. Teraz tak obserwując dokładnie, dostrzegasz, że istota ma rogi. Jak powiedziałem, pysk jest pełen kłów. Jednak nie ma jednych ślepi. Są to liczne świecące ślepia. 4 pazurzaste ramiona i wiele długich niczym bicze, językach wyrastających z tego cielska, tak jakby była pokryta jakimiś mackami. Stwór w tym momencie wydaje z siebie obłąkańcze wycie, a dookoła niego strzelają promienie magicznej energii, rozświetlając piwnicę błękitno-różowym iskrzącym się światłem. Uważajcie. Nie zbliżajcie się do tego. Mów! Kim jesteś? Staram się, żeby mój głos brzmiał pewnie, choć moje szczęki prawdopodobnie uderzają o siebie. Ja, jak to kim jest, kurwa Iwo? To zabójca naszego goblina! Przez niego pójdziemy siedzieć. Jeszcze chwila, jak tu będziecie. Padniecie martwi jak ta istota. Pożerę was jak tego krasnoluda. Wynoście się! Wykonaj test, Iwo, na inteligencję. Będzie to trudny test, niestety. Na minus 10. Natomiast... Możesz wpaść na coś, jako łowca czarownic. No okej. Okay. No, nie będzie to prosty test. Mnie panowie przekonał, żeby się stąd zmychać. No niestety. Brakło. Niewiele, ale brakło. Ja rozumiem. Powiedz mi. Ten demon, czy co to tam jest... On cały czas jest w mroku? My widzimy tylko jarzące się ślepia? Czy on wyszedł już w całej krasie? Nie, widzisz jarzące się ślepia i dostrzegasz, że za bardzo nie porusza się. To znaczy stoi tak, jakby obserwował was, ale nie wykonuje żadnego ruchu. Dobra, a powiedz mi, goblin, on wbiegł w krąg, tak? Tak, krąg znajduje się na środku tego pomieszczenia. I dopiero tam eksplodował. Tak. No to dobra. Mówię, starając się ściszyć głos. Ej. Uważajcie. Pokazuję na truchu goblina. Widzicie te linie?
proponowałbym tam nie przechodzić, a... Hełkiem, warto by było może opuścić tą komnatę. Nie mamy szans przecież z takim przeciwnikiem. Myśli, że będziemy mogli po prostu wyjść? Jak tylko się odwrócimy, to przecież nas zabije. No nie wiem. Myślę, że takie bydle jakby mogło, to już dawno by nas zabiło. Ja się cały czas cofam w tym przejściu i tak czuję, że już plecami na was naparłem i mówię, kurwa, po prostu się cofnijcie, no to wyjdziemy stąd do kanału, a potem długa. Tak mówisz te słowa, ale jednocześnie też, Kosie, dostrzegasz, że w pobliżu tej istoty znajduje się postument. Na nim znajduje się jakaś księga, a obok na ziemi leży coś zawiniętego. Też dostrzegasz, że symbol, który mieści się na postumencie, wygląda dość znajomo wymalowany. Widziałeś go już wcześniej. Widziałeś go w mieście. Na czymś, ale nie możesz sobie przypomnieć, na czym dokładnie. Dopiero po chwili uświadamiasz sobie. Ordo Septimenti, ugrupowanie, które zrzesza najbardziej wpływowe osoby w mieście. Nie wiem, czy jest czas teraz o tym rozmawiać. Po prostu napieram na moich towarzyszy i tak... Co wy jeszcze tu stoicie, no? Jak Iwo mówi, że nie mamy z tym szans, to nie mamy z tym szans, no. Tak, skoro Iwo twierdzi też, że w sumie to chyba moglibyśmy wyjść, to tak... Nie odwracam się plecami, wychodzę i faktycznie będzie może okazja o tym porozmawiać kiedy indziej. Zaczynacie się wycofywać, słysząc wyraźnie cały czas głos tego czegoś. Za waszymi plecami. Natomiast po chwili... Słyszycie delikatny śmiech, a głos staje się coraz bardziej wyraźny. Wykonajcie test siły woli. Na opanowanie ponownie. No, jeden poziom sukcesu. Jeden poziom. Trzy poziomy sukcesu. Ale po chwili gdzieś zaczyna całkowicie niknąć, kiedy biegniecie korytarzem. Kiedy dobiegacie do jednej z drabinek i wchodzicie na górę. Odsuwacie włas i łapiecie powietrze, widząc jak wita was Manslip na niebie. Jednak Morslip jest zaraz gdzieś przy nim. Jesteście w jakiejś bocznej alejce. Powietrze jest jak coś kojącego rany. Niczym ambrozja dla waszych płuc. Opadacie w tym zaułku na ziemi. A obok was zaczyna się ktoś śmiać. Widzicie jakiegoś bezdomnego. Szaleńcy! Pozdradali rozum! Zdechnął w Bogenhaven! Pieprze, dziadu! Cuchniesz śmiercią! Widzieliście podziemia i ślepia, one wpatrują się w waszą duszę i będą trawić powieki. Wstaje i zaczyna odbiegać, śmiejąc się dalej. Ja natomiast nie zwracam na niego większej uwagi, bo próbuję się rozeznać w układzie tuneli, jak wyszliśmy na zewnątrz. Daleko odbiegliśmy, czy... Jeżeli zapamiętam tę okolicę, to wchodząc do tej studzienki kanalizacyjnej będę w stanie dojść z powrotem w tamto miejsce? Myślisz, że tak. I znaleźliście się w zupełnie innym miejscu. Znajdujecie się w okolicach Kaufmannstrasse, ulicy handlarzy, będącej pod wpływami kilku rodzin wpływowych z Bogenhaven. Jest to kawałek dalej od Adelringu, a w ogóle w szczególności od wejścia do kanałów, przez które wsunęliście się do tegoż wnętrza.
ponieważ wyście wchodzili mniej więcej od strony południowej, południowo-wschodniej bramy. A część, w której się znajdujecie, jest już bardzo blisko Bergstrasse, czyli części zachodniej Bogenhafen. Pamiętacie, co wam mówiłem, jak zeszliśmy do kanałów? Całe miasto może być na smyczy paru wpływowych rodów, które pociągają tutaj za sznurki. W tej komnacie, gdzie była bestia, widziałem postument. Na tym postumencie runy i znaki. Dokładnie takie same znaki, jakie widziałem wcześniej w mieście, symbolizujące grupę najbardziej wpływowych rodów. Ordo Septimenti. Same znaki tam na postumencie. To nie może być przypadek. Myślę, że jak udamy się do Złotego Pstrąga, musimy mieć oczy szeroko otwarte. Przecież tacy nie pójdziemy. No tacy nie pójdziemy, ale w końcu tam trafimy. W końcu tam trafimy. Wydaje mi się, Kosie, że my potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, kapłana. Kogokolwiek. Może nawiedzimy jakąś świątynię Sigmara. No przecież musimy komuś pokazać to miejsce. Mówię tylko o tym, żebyśmy byli uważni. No to wiadomo. Komu mówimy? Bo jeśli największe rody w Bogenhafen są w to zamieszane, to kto wie, czy jak daleko sięgają ich macki, że tak powiem. Idźmy do świątyni Sigmara. Ale jeśli kapłanem najwyższym w tej świątyni będzie ktoś z jednego z tych rodów. Mówiąc te słowa, dociera w szczególności do ciebie, Iwo, że przypominasz sobie, iż Bogenhafen nie posiadało nigdy świątyni Sigmara. Jest tutaj świątynia pomniejszego boga, Bogenauera, świątynia Szali, jak i również świątynia Wereny. Ale Sigmar jakoś nigdy nie miał tutaj po drodze. No ale co, Kosie, proponujesz? Że co, że kobieta, której grzałeś łoże przez jeden dzień, jest przez jedną noc, jest bardziej godna zaufania niż ktokolwiek w tym mieście? Uważam, że ktokolwiek... Uważam, że możni tego miasta mogą być zamieszani w to, co dzieje się w kanałach. Lady Isolde, z tego co pamiętam, nie jest stąd, a to dla mnie jest pierwszy znak, że w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, można jej zaufać. Mówię tylko, że żebyśmy uważali. Nie wierzę, że każdy tutaj jest dla nas zagrożeniem. Ale ci najwyżej postawieni mogą być. Dlatego, gdy będziemy mieli z nimi coś wspólnego, bądźmy ostrożni. Pomału wychodzicie z zaułka, orientując się faktycznie, że znajdujecie się w dzielnicy kupców, handlarzy, dość bogatej. Brudzeni cali, a pojedyncze osoby, które przychodzą obok was, tylko krzywią się i patrzą z niepokojem. Na niebie pojawiają się pojedyncze fajerwerki. Schaffenfest ma się dobrze. Wszyscy się bawią. Jednak strażnik, który was zauważa, podchodzi do was i odzywa się. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to udajcie się do świątyni Szali. Tam bezdomni otrzymają darmowe jedzenie. Za darmo to uczciwa cena. Ja. Którędy to? A darmową kąpiel? Tam,
w tamtym kierunku, ale proszę, też otrzymacie jako bezdomni. Ale trzymajcie się bocznych uliczek. Nie chcemy za bardzo takich jak wy na głównej ulicy. Ależ oczywiście. Ale paskudna rana może się jątrzyć. Pomogę ci, biedaku. Odchodzi. No to co? Nie będziemy tutaj tak stali, bo za chwilę nas... Ty, Iwo! A widziałeś tego strażnika? Jakiego zezamiał? A, powiem wam. Przypomina mi się, jak żeśmy zaczynali. Też fajnie było. Też człowiek po kanałach biegał. Trzeba się cieszyć, żeśmy głowę na szyi unieśli. Smród to się spierze. Fred, kurwa, ja nie wiedziałem, że ty jesteś takim optymistą. No dobrze, żeśmy... Zdarza mu się, jak głodny dobrze, jest. Żeśmy, kurwa, wyszli cali zdrowi, wyszli z tych kanałów, że żyjemy, zachowali nogi i ręce. Kurwa. Patrz na gębę. Iwo, no. Kto nam teraz wypłaci pieniądze za Castora Liberunga, jak tu ledwo poznać... Ciszej, kos. Spokojnie, jeszcze nic nie jest przesądzone. To raz, a dwa. Teraz rozumiesz, jak odstawimy nasz numer z... Ty, prostaku, czy wiesz, do kogo mówisz? Toż to łowca czarownic. Człowieku, przecież się posrają ze strachu. Póki co, to ja sram z bólu, także możemy gadać idąc? Tak, no ruszmy się, ruszmy. I tak ruszyliście bocznymi alejami Bogenhafen, obserwując okolice i przyglądając się temu wszystkiemu, co się dzieje. Miasto było pogrążone w Schaffenfeście, ignorując całkowicie zło, które czaiło się gdzieś w podziemiach tego miejsca. A może nie w podziemiach, ale znacznie, znacznie bliżej nich, znacznie bliżej ich samych. Dochodzicie w pewnym momencie do niewielkiego zabudowania otoczonego murem. Przed jego wejściem można dostrzec, że są rozłożone stoły, a na nich jest jedzenie wydawane z olbrzymich garnków. Około tuzina kobiet wyglądających jak mieszczanki, podaje bezdomnym strawy, a kiedy wyłaniacie się z ciemności. Kobieta ubrana w schludne, jasne szaty spogląda w waszym kierunku z miłosierdziem w oczach. Drogie panie, pomóżcie im, oni potrzebują pomocy. Chcecie coś zjeść? Wykąpać się? Potrzebujecie pomocy, moi biedni. Nie zawadziłoby, kapłanko. A możesz pomóc nam się umyć, a potem coś zjemy. Tak, oczywiście. Moje drogie synogarlice, zabierzcie panów do środka, do łaźni. Niech umyją swoje ubrania. Skrzywiła się nawet. Chyba wylano na nich jakieś pomyje albo co gorsza. No idźcie, idźcie. I tak zaprowadziły was do łaźni, gdzie umyliście swoje ubrania, umyliście się sami. Wyszliście na zewnątrz i otrzymaliście ciepłe jedzenie, przysiadając na długiej ławie. Wokół was byli bezdomni, którzy rozmawiali. Możecie usłyszeć różne dziwne rozmowy. Część z nich rzuca wam się w uszy. W tym roku Schaffenfest jest zupełnie inne. Mam wrażenie, jakby strażnicy odgradzali to, co dzieje się tak naprawdę w dzielnicy kupieckiej oraz w dokach. Zepchnęli tylko ludzi zwykłych, zebrali i oni zajmują się pilnowaniem Schaffenfestu. To dość nietypowe. No, podobno ja na niebie widziałem... Na niebie widziałem wyraźnie, jak w pewnym momencie, kiedy w Bogenhafen można było słyszeć huk, jak Morslip wręcz zbliżył się w naszym kierunku.
wszyscy to zignorowali, ale ja widziałem. I tym podobne rozmowy. Kapłanka podchodzi do was. I jak panowie? Już lepiej? I jedzenie jest wystarczające? Przepyszne, dobra kobieto. Dziękujemy bardzo za strawę i za kąpiel. Chcieliśmy pomóc miastu, straży miejskiej. Zostaliśmy wysłani do kanałów. Ale elf w takim miejscu i w takim stanie... A, do kanału wysłani. Ale w jakim celu? Mój towarzysz tutaj. Właśnie pani widzi. Misja ratunkowa, droga pani, misja ratunkowa. Ale... Powiedzcie... Widzi pani po stroju toż to łowca czarownic. Wie pani, czego tacy jak on mogą szukać w kanałach? I próbuje tak wysądować, jak ona zareaguje na to. Wie jaśnie pani, co takich jak on wysyłają w miejsca ciemne, ponure, jak kanały pod miastem. Kanały są niebezpieczne. Od dawna strażnicy nie patrolują tego miejsca. A czemuż to? Została taka podjęta decyzja po tym, jak kilku strażników zostało znalezionych martwych, uznając, że coś grasuje w środku. No i właśnie, nikt nie zszedł do kanałów? No właśnie, jest to bardzo dziwne i nietypowe. Siły strażników są coraz mniejsze i coraz mniej osób jest rekrutowanych. Próbowałam dopytać się, ale mnie za bardzo nie informują. Sytuacja jest jaka jest. Dlatego też staram się informować wszystkich, którzy są podróżnikami. Tymi, którzy szukają choć momentu spokoju, żeby unikali okolic kanałów. Coraz więcej osób niknie, a w szczególności bezdomnych. Widzi pani, niestety nie trafiliśmy do tego przybytku wcześniej. Ostrzegłaby nas pani tym, na co w kanałach natrafiliśmy. Tak, ewidentnie strażnicy próbują odreperować ten dziurawy budżet tym, że wysyłają przyjezdnych w miejsca, w które sami nie chcą zejść. Mam tylko nadzieję, że podejmą się w końcu działań. Miasto zaczyna coraz bardziej prosperować i trzeba zwrócić tutaj szczególną uwagę, że rzeczywiście działania chociażby rodziny Steinhagerów mają duży wpływ, czy samych Taugenów, czy Rotgebroidów. Ale właściwie jak panowie zostali tam wysłani, to ktoś, kto panów posłał do kanałów, był święcie przekonany, że możecie nie wrócić. To bardzo, ale to bardzo nie w porządku. Zapamiętamy. Ale kapłanko, powiedz mi, z kim by tu porozmawiać, gdyby trzeba było faktycznie udać się do kanałów, żeby komuś pomoc nieść, ratunku zadać? Jest ktoś w tym mieście, na kim można jeszcze polegać, czy cała straż zajmuje się tylko pobieraniem daniny za źle przywiązane konie? Chyba, że mowa tutaj o Ordo Septenarius, które zresztą było wcześniej znane pod nazwą Septimenti. To członkowie tego ugrupowania mogliby panom pomóc i zresztą pomagają od lat Bogenhafen, przekazując chociażby datki na naszą świątynię. Wśród osób, na które bym wskazała i myślała, że mogliby pomóc, to chyba w szczególności bym wspomniała o gildii kupców i mistrzu gildii, panu Federichu Magiriusie. On mógłby panom pomóc. Ewentualnie spróbować spotkać się z Francem Steinhagerem, ale on niestety...
jest zawsze, ale to zawsze zalatane, jeżeli to można było tak najprościej ująć. A w przypadku mistrza gildii można zawsze spróbować umówić wizytę, bo są odpowiednie dni, kiedy można to zrobić. Dobrze, dziękujemy za pomoc. Zapewne zapamiętamy. Właśnie pani. Wiadomo nie od dziś, że świat przesiąknięty jest gdzieś tym chorobą, którą jest chaos. Kto w tym mieście trzyma nad tym pieczę? Kto broni Bogenhafen przed siłami chaosu? Wiem, że dzieli was sporo od dalekiej północy. No ale to jak kto, ale jaśnie pani dobrze wie, że niewiele to znaczy. To ciężki temat, ale znowu wskazałabym tak naprawdę działania Ordo Septenarius. To oni sprowadzają ludzi, zresztą jakiś czas temu łowca czarownic był tutaj, który działał z ramienia ugrupowania. Był? A pamiętacie może jego miano? Tak, bardzo charakterystyczny jegomość. Mężczyzna ten miał drewnianą szczękę, a nazywał się... Próbuję sobie właśnie przypomnieć. Miał charakterystyczne nazwisko i imię. Tak, już wiem. Adolfus Kustos. Ach, Adolfus. Tak. Specjalista w swoim fachu. Znam. Jest tu jeszcze? Nie. Udał się w podróż, ponieważ zajmował się rozpracowaniem członków ugrupowania plugawego zresztą, Purpurowej Dłoni. Poszukiwał niejakiego pana Liberunga. A wiadomo, w którym kierunku pojechał? Może trzeba pomocy udzielić mu? Ciężko powiedzieć. Wiem, że udał się w okolice Aldorfu, ale szczegółów nie znam. Rozumiem. No nic, i tak chcielibyśmy podziękować raz jeszcze za pomoc i opatrzenie ran. Te bandaże to długo będę musiał na twarzy nosić? Zaledwie kilka dni. Maści powinny pomóc. Są sprowadzane i nasze panie, moje zgromadzenie z Nogarlis jest naprawdę bardzo dobre w tym, co robi. Powinno pomóc panu. Na pewno rana szybko się zabliźni, ale niestety na blizny już nic nie poradzimy. Fred, wciskając sobie kolejną porcję jedzenia do gęby, mówi: jak lepiej, żebyś posłuchał pani i ponosił na tej gębie ten bandaż dla zdrowia twojego, Iwo. Ja jako twój przyjaciel bardzo się troszczę o ciebie, mówi przełykając, więc lepiej może, żebyś nie ściągał na razie bandaża, a wiesz, do momentu, aż się zastanowimy, co zrobić z tą raną, oczywiście. Tak. Jasne. Wzruszam ramionami, no bo co innego mi pozostaje. Przynajmniej teraz odczuwam odrobinę ulgi i do tej pory twarz paliła mnie, jakby ktoś chrzan na niej tarł. No nic, dziękujemy, kapłanko. Odejdziemy w swoją stronę. Nie będziemy miejsca zajmować. Chodź, Fred. Chodź, Kosie. Mieliśmy zajść chyba do jakiejś knajpy, nie? Kiedy tak odchodzicie, wciąż w waszych głowach słyszycie imię Adolfus Kustos, ponieważ dobrze je znacie. Mieliście z nim do czynienia, kiedy zmierzaliście do Bogenhafen. A ty, Kosie, odczułeś go w szczególności. To on polował na
Castora Liberunga. No, na szczęście ten problem mamy z głowy. Castor miał jakieś związki z Bogenhafen, łowca czarownic, który parę tygodni wcześniej przyjeżdżał do miasta. Próbuję Castora znaleźć. Albo przyjechał do Bogenhafen wcześniej szukać Castora, albo ktoś tutaj. Stąd z możnych tego miasta postanowił Castora usunąć. Bo był on tutaj mieszkańcom niewygodny. Po mojemu to idzie o pieniądze. Wiadomo. A przydałyby się nam. Tak się składa, że w tych ciuchach ani jednej monety nie posiadam. Kto by pomyślał? Ty, Kos, może da się naciągnąć tą twoją pannę? A wpierw liczmy na to, że wpuszczą nas do Złotego Pstrąga w tym odzieniu. Pokazuję na szatę, którą udało mi się tam w jakiś sposób od dobrych kapłanek Szalii dostać. Jakiekolwiek przyodzienie, które pozwoliłoby mi zastąpić moją bieliznę, które nie dało się niestety już odratować. Licząc na to, że uda się, dochodzicie do klubu zajazdu karczmy Złoty Pstrąg. Miejsce to wygląda okazale, zwieńczone w wielu miejscach złotymi zdobieniami, porośnięte mchem, jak i również widać, że bogate. Wy stajecie przed wejściem, gdzie ochroniarz wpuszcza tylko pojedyncze osoby. Widać, że to miejsce jest zupełnie inne od tych, których zwykle jadaliście. Kiedy, Kosie, podchodzisz do ochroniarza, on mierzy cię od stóp do głów. A ty, mając glejd, by wejść, nie do końca może być on wystarczalny. Nie do końca wystarczający. Ale ze względu na posiadany glejd, test dla ciebie jest łatwy, czyli plus 40, ale ze względu na to, że jesteś w nie najlepszym stanie, jak i twoi współtowarzysze, test jest o 20 trudniejszy, czyli jest to test przeciętny, plus 20 do twojej ogłady, by przekonać, byście mogli wejść do środka. Pokazuję ten symbol i mówię mu: dobry człowieku. Ciężka noc. Radbym tutaj w Złotym Pstrągu zatrzymać się, posilić, z towarzyszami napić. I jeden poziom sukcesu. Gdyby nie ten dokument, myślę, że nie wpuściłbym panów. Musimy bardzo mocno dbać o swoją renomę. To miejsce nie jest dla byle kogo, ale nie jesteście byle kim w takim wypadku, jeżeli posiadacie wejście. Natomiast uważałbym, bo na pewno nie pozostaniecie bez zwrócenia uwagi. Zapraszam do środka. Złoty Pstrąg, witam. Czy możesz nas wpuścić bocznym wejściem? Byśmy prosto do pokoju mogli pójść wpierw przebrać się. Sam jak powiedziałeś, toż to łachy. Ale w środku mam kompanię. Czekają na mnie. Pozwolą mi się przebrać. Lepiej zaprezentować. Myślę, że przybytki takie jak ten, to rzeczywiście muszą mieć dla jakichś takich klientów postronne wejście, którym część ludzi chciałaby się tam dostać, albo też może postronnie wyjść, w razie czego. Po tych słowach ochroniarz faktycznie zabrał was do bocznego wejścia. Znaleźliście się od tyłu w Złotym Pstrągu.
wchodząc na górę do jednego z pokoi, otrzymując klucze od odźwiernego, przebierając się i schodząc na dół na spotkanie z Lady Isolde, która czekała już właśnie na was. A kiedy zasiedliście w półmroku świec, ona spojrzała w waszym kierunku dość przejęta, mówiąc: bardzo się cieszę, że was widzę. W szczególności ciebie, panie Iwo, ponieważ potrzeba tutaj pomocy łowcy czarownic. Bogenhafen jest zagrożony. Jest tutaj wewnętrzny wróg wśród nas, zdrajca. Kultyści chaosu szerzą się, a ja mam na to dowody. Po tych słowach nachyliliście się i czekała was bardzo poważna rozmowa. Jednak ktoś was obserwował, a wy nie byliście tego świadomi.